Nie wiem, czy za dużo będzie. To jak rozciągniesz, to będzie twój rozmiar. Za 9 minut, godzina 8, mamy środę, drugi dzień maja. W TVP 3 Lublin poranny program Między Wisłą i Bugiem. Ważny dzień dla Polaków, bo dziś dzień flagi narodowej i o takich symbolach narodowych sobie teraz porozmawiamy, ale w nieco innym wydaniu, bo chodzi o odzież patriotyczną, a z nami jest Ireneusz Połeć, właściciel sklepu z odzieżą patriotyczną. Cześć, Ilku, witamy cię. To jest jedna z rzeczy z taką odzieżą, z takimi symbolami narodowymi. To raczej dla młodszego pokolenia. Tak, tak, to jest dla najmłodszego pokolenia Polaków. Ilku, skąd wzięła się młodzież? Moda na odzież patriotyczną. Wydaje mi się, że moda się wzięła z tego, że Polacy chcą pokazywać swój patriotyzm. Dużo, że tak powiem, zrobił Marsz Niepodległości w Warszawie, gdzie Polacy z całego kraju... Nie boimy się okazywać, że jesteśmy patriotami, bo gdzieś tam w głębi serca tymi patriotami byliśmy. Jak zobaczymy flagę, jak usłyszymy hymn, to serce szybciej pracuje. Ale pewnie był taki okres, że gdzieś wahaliśmy się, nie chcieliśmy się otworzyć, żeby polskość manifestować. No to teraz jest w drugą stronę. Tak, teraz bardzo, że tak powiem, manifestujemy to polskość, pokazujemy, że... Widzę to na ulicach. Młodzi ludzie w koszulkach... Właśnie, co ważne, młodzież coraz częściej. W koszulkach z biało-czerwonymi flagami, zresztą wybór tej odzieży jest bardzo duży. Tak. Tu mamy nawet kilka propozycji. Jedna z nich... Znaczy jest odzież dla kobiet. Są t-shirty, są przeróżne hasła. Zapytam wprost, jak ten towar się sprzedaje, czy jest na niego duże zapotrzebowanie? Jest zapotrzebowanie na ten towar. Chętni są, że tak powiem, do zakupu. No i jest duże zainteresowanie. Tak. Tylko teraz tak, na jakiej odzieży takie symbole mogą się znaleźć? Bo chodzi o zwykłą ludzką przyzwoitość. No nie wyobrażam sobie biało-czerwonej flagi, nie wiem, na jakichś gaciach albo na skarpetach. Nie, nie, nie. No, trzeba jakiś umiar umieć zachować. W tym nawet, jeżeli się robi biznes, tak, trzeba jakiś ten dobry smak zachować. Moim zdaniem koszulka nie jest jakimś tam problemem i uważam, że noszenie... Bo tak naprawdę ta koszulka jest na nas, tak? Mhm. Jeżeli my chodzimy w tej koszulce, to pokazujemy to, co w nas jest. I moim zdaniem na koszulce bez problemu można to polskość pokazać. Widziałem gdzieś brytyjską flagę na bokserkach, ale polskiej flagi na bokserkach to ja sobie jakoś nie wyobrażam. Znaczy my też nie wyobrażamy sobie tego, na pewno tego nie będziemy wprowadzać. To jakie symbole dominują na odzieży patriotycznej? Tak naprawdę to jest orzeł, tak jak na tym body i flaga Polski. Kto kupuje? Kim są wasi klienci? To są tylko młodzi klienci, ludzie? Klienci to są turyści, no i osoby w młodym wieku i w starszym wieku. Na przykład kupują na prezent dla swoich pociech. To jest zwyczaj, to jest moda, która przywędrowała z zachodu, czy też nie? Czy my sami dojrzeliśmy do tego, żeby Polski się nie wstydzić, żeby pokazywać, z jakiego kraju jesteśmy, z jakiego kraju pochodzą nasi przodkowie? Według mojej oceny to jest, wyszło to od nas, tak? Wyszło to moim zdaniem od Marszu Niepodległości, który, że tak powiem, z roku na rok jest coraz większy, coraz więcej ludzi na niego przyjeżdża i między innymi od tego to wychodzi. A gdzie można zakupić taką odzież? Czy to są sklepy stacjonarne, czy to są sklepy drogą online? My mamy sklep stacjonarny na Archidiakońskiej w Lublinie oraz jest możliwość zakupu przez internet. A skoro o sklepach mowa, ja tych sklepów, stoisk widzę coraz więcej. Nie wiem, czy to są produkty polskie, czy to jest jakaś chińszczyzna, ale rzeczywiście i w hipermarketach przy okazji świąt narodowych i gdzieś nawet na ulicy stoiska się pojawiają właśnie z taką odzieżą patriotyczną. Tak, jest tego coraz więcej, chociaż niektóre sklepy już się pozamykały w Lublinie z uwagi na to, że nie wytrzymały chyba konkurencji. My mówimy o odzieży, ale to nie tylko odzież, bo to także, nie wiem, jakieś smycze na szyję, kubki. Co jeszcze? Bo w zasadzie wyobraźnia nas chyba tylko ogranicza. Znaczy jakiś tam dobry gust i dobry smak, gdzie takie elementy patriotyczne można umieścić. No, ludzie często też kupują flagi, jakie są się święta narodowe. Często też torby na przykład z napisem Polska, sprzedajemy takie bawełniane. Magnesy na przykład z Lublinem u nas też dobrze się sprzedają, bo my też jesteśmy w centrum. Ale idzie ta dziesiątka. Przechodzi przez nas. Często na przykład mamy takie sytuacje, że przychodzą turyści z zagranicy i pytają się o symbol na przykład Polski walczącej, tak? I musimy im wytłumaczyć, żeby zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Wy jesteście trochę takim barometrem postaw społeczeństwa, bo im więcej tej odzieży się sprzedaje,
tym bardziej co, tym bardziej jesteśmy patriotami, tym bardziej nie boimy się tego okazywać, chcemy to okazywać. Znaczy, nie łączmy tego, że tak moim zdaniem, nie łączmy tego, że jeżeli mam 10 koszulek w szafie, to jestem największy patriotą niż ten, który nie ma żadnej, tak? Tak. Bo to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o coś takiego, że zakładamy koszulkę, dlatego że chcemy pokazać, na przykład w przykładzie Żołnierzy Wyklętych, żeby im pokazać, że tacy ludzie byli, tak? I żeby nie zapomnieć o tym w historii. Przykład Żołnierzy Wyklętych to jest dobry przykład, bo widzę na ulicach sporo młodych osób właśnie w koszulkach, na których oni próbują uczcić, uhonorować tych żołnierzy, prawda? Tak, zgadza się. Proszę Państwa, odzież patriotyczna, jeden ze sposobów ukazania tego naszego patriotyzmu. W Lublinie takie rzeczy można znaleźć, pokażmy je jeszcze, są już dla najmłodszych, są dla nieco starszych, wybór jest duży. No i myślę, że nie jest to zły, nie jest to głupi pomysł okazania naszej miłości do ojczystego kraju. Ireneusz Połeć, właściciel sklepu z odzieżą patriotyczną w Lublinie, bo w Lublinie taki sklep mamy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym porannym programie. Nasz poranny program do godziny 9. Przed nami jeszcze kącik o modzie i urodzie między innymi. Przed nami jeszcze rozmowa z Heraldykiem, ale wkrótce zajrzymy także do naszego porannego grilla, który tutaj tuż przed wejściem do TVP3 Lublin przy Rabego nam się przygotowuje. Zresztą gdyby ktoś chciał sprawdzić, potwierdzić, spróbować, zapraszamy.